Tłuste świnie w góry się wybrały. Że jest stromo? Chyba nie wiedziały. By orskie oko móc odwiedzić, życie konika trzeba poświęcić. Problem jest całoroczny, ale jego kulminacja następuje latem, bo to wtedy masa Polaków rozdeptuje Tatry. I to wtedy masa buraków w klapkach wjeżdża nad morskie oko i w klapkach kroczy nad czarny staw. Co w tym złego? No może fakt, że to jest rezerwat przyrody i park narodowy. Chcesz zobaczyć morskie oko i czarny staw? Proszę bardzo, jest możliwość. Jesteś w górach? Idź tam pieszo. W górach się chodzi pieszo. Ktoś powie, no ale starzy i niedołężni nie dadzą rady tam wejść samemu, trzeba ich zawieźć kunikiem. Aha, halo, to są góry. Co starzy i niedołężni robią w górach, na szlakach górskich? Co z tego, że to jest asfalt? No po prostu wyasfaltowano drogę, bo dawniej nad morskie oko szło się korytem potoku. Tak mówią przewodnicy. W górach, no cóż, co... Czego ci ludzie szukają w górach? A może na K2 chcą też wejść, co? Albo nad Mount Everest. Ale tam nie ma konika. Nigdzie w cywilizowanych krajach nie ma konika, przynajmniej na tak wielką skalę jak nad morskim okiem. Dla starszych osób i niedołężnych są równiny, są plaże. Niech jedzie sobie taki człowiek nad plażę, nad morze, wygrzeje się, kości stare, artretyzm rozgrzeje. Gościec trochę powstrzyma i ograniczy. Tam jedź, a nie w góry, no. Ludzie, ogarnijcie się troszeczkę. Ale nie, tłustą dupę trzeba konikiem zawieźć na samą górę. I mają tacy ludzie niewolnika. To mi się kojarzy z oprawcami z niemieckich obozów koncentracyjnych. Mają takiego niemego niewolnika, który nie zaprotestuje, albo którego protestów nikt nie usłucha. Biedny ciągnie ten fasiąg w górę, tracąc przy tym zdrowie, a niekiedy ich życie. Dla mnie, wy jesteście podludźmi. Transport konny nad morskie oko i analogiczne transporty nad inne wzgórza koniecznie trzeba zlikwidować albo poważnie ograniczyć, stosując na przykład 6-osobowe bryczki. Niech już jeżdżą, ale lżej. Zakała powie. No ale to oznacza, że dla koni te wszystkie koniki pójdą do rzeźni, bo już nie będą potrzebne. No być może pójdą, ale to tylko te koniki, które są teraz i te koniki w tym pokoleniu, które przestaną być potrzebne. No być może przy odrobinie szczęścia ktoś te koniki odkupi. Ale kolejne pokolenia już nie będą hodowane po to, żeby tyrać nad morskim okiem i już nie będą kierowane na ten szlak nadmorskiego oka, gdzie nagle przestaną być potrzebne i trafią prosto z hodowli do rzeźni. Po prostu już nie będą hodowle przez... produkować koni na szlak nadmorskie oko. A to teraz właśnie trwa rzeź. Więc lepsza rzeź w rzeźni niż rzeź nad morskim okiem, bo ta rzeź nad morskim okiem to jest tortura. Oprócz zdjęć i filmów przedstawiających przepełnione fasiągi, w internecie krążą także inne bulwersujące materiały. Na przykład natrafiłem na fotografię koni ciągnących tłuste świnie nad morskie oko w saniach. Po gołym asfalcie. Pojawiają się też głosy, żeby konie zastępować meleksami albo transportem elektrycznym. Tutaj się nie zgodzę. Wejścia nad morskie oko, wejścia na szlaki górskie, zwłaszcza w rezerwatach przyrody czy w parkach narodowych, nie powinny mieć tak masowego charakteru, bo to się wiąże z poważną ingerencją dla lokalnego ekosystemu, czemu ja się stanowczo sprzeciwiam. Na koniec zostawiam Was z kilkoma dowodami zbrodni.